Jeszcze co najmniej do jutra przyjdzie nam poczekać na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę na rzecz opozycji. Komentarze w regionie zebrał Paweł Jędrusik. Zgodnie z wynikami z połowy lokali wyborczych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło nieco ponad 38% głosów, Koalicja Obywatelska 28%, Trzecia Droga ponad 14%, a Lewica ponad 8%. Do Sejmu wejdzie również Konfederacja, która ma ponad 7% poparcia. Mimo to politycy obozu rządzącego mówią zgodnie, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Teraz prezydent zapewne liderowi Prawa i Sprawiedliwości misję utworzenia rządu powierzy. No i tutaj jest spory okres czasu na to, żeby premier Morawiecki, prezes Kaczyński, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili rozmowy, przeprowadzili negocjacje na temat utworzenia rządu. Ten ruch należy do Prawa i Sprawiedliwości i jest całkiem prawdopodobne, że zostanie on wykorzystany. Opozycja zdobyła dobry wynik, natomiast opozycja jest bardzo niejednolita. Ale tu piłeczkę odbija jeszcze opozycja, w tym poseł Maciej Kopiec z Lewicy, dla którego wyniki wyborów to zwycięstwo demokracji. No co ma powiedzieć PiS? PiS te wybory wygrał de facto pierwszym wynikiem tylko i wyłącznie. Nie może stworzyć rządu. Rząd będzie tworzyła opozycja i dzisiaj nie wątpię, że propaganda, która jeszcze jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości, będzie wmawiała ludziom, że oni te wybory wygrali, natomiast fakt jest inny. Czerwona kartka dla PiS-u, ta frekwencja, ta mobilizacja i ten wynik partii opozycyjnych pokazuje, że Polacy naprawdę mieli tego dość. Poszli do urn, wzięli sprawy w swoje ręce. Powiem tak, super. No i wygląda wszystko na to, że opozycja będzie tworzyć rząd pojednania, przywracania normalności i takie odpolitycznienia. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało spory problem, żeby móc rządzić, bo do tego partii nie wystarczałaby hipotetyczna koalicja z Konfederacją. PiS musiałoby więc szukać sprzymierzeńców w innych ugrupowaniach. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, o moje koleżanki i kolegów z całej Polski, którzy startują trzeciej drogi, my od początku startowaliśmy po to, żeby odsunąć PiS od władzy i ja mogę dać gwarancję z naszej strony, że my nie będziemy w ogóle z PiS-em rozmawiać. Naszymi jedynymi partnerami jest Koalicja Obywatelska i Lewica i wspólnie z nimi stworzymy nowy rząd. Na razie jednak nie wiadomo, kto znajdzie się w nowym rządzie. Ciężko nawet wskazać kandydata na premiera. Realnym scenariuszem jest to, że prezydent Andrzej Duda, do którego w pierwszym kroku będzie należała inicjatywa w zakresie wskazania kandydata na premiera, ten ruch wykona i niewykluczone, że po konsultacjach ze swoją macierzystą partią wskaże takiego kandydata. Niemal na pewno wiadomo już także, że referendum, które odbyło się podczas wyborów, będzie nieważne. Po obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 13 453 077 osób. W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 5 730 380 głosów, co stanowi 42,6% liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach. I podobna sytuacja jak na poprzedniej konferencji. Każde z pytań, z wyjątkiem pytania numer 2, uzyskało przeszło 96%. I choć dziś wszystkie partie uważają, że wybory wygrały, to tak naprawdę zwycięzca jest jeden – Narodowa Mobilizacja. Frekwencja wyniosła prawie 73% i jest rekordową w historii Polski.